Bramki dla Beniaminka z Opola zdobyli Marcin Wodecki, 2, oraz Szymon Skrzypczak. To trzecie z rzędu zwycięstwo Odry i znów bez straty gola. Piłkarze z Opola objęli prowadzenie w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Z kolei dla Górnika, Spadkowicza z Ekstraklasy, to czwarta kolejna porażka, a łącznie 8 mecz bez zwycięstwa. W efekcie piłkarze z Łęcznej są na przedostatnim miejscu w tabeli, 17 rok punkt. Liderem w niedzielny wieczór mogła zostać Miedź. Warunkiem było zwycięstwo nad Rakowem. Beniaminek z Częstochowy stawił jednak zacięty opór i ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Wynik został ustalony już do przerwy. Gospodarze prowadzili od 11 minuty po trafieniu Hiszpana Maruitosa z rzutu karnego, wyrównał w końcówce pierwszej połowy Czech Tomasz Petrasek. To trzeci z rzędu remis Miedzi. Mecz rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu, jak napisano w relacji na oficjalnej stronie klubu, awarii sieci elektrycznej na terenie Legnicy. Miedź, 31 rok punkt, zajmuje trzecie miejsce, a Raków z 1929 roku czwarte. Wiceliderem jest Chojniczanka z 1932 roku, która w sobotę zremisowała w Chojnicach z 7 Puszczą Niepołomice 1-1. W piątkowym meczu dwóch znanych firm, w przeszłości rywalizujących ze sobą w Ekstraklasie, Ruch Chorzów przegrał u siebie ze Stalą Mielec 1-2 rok i wciąż zajmuje ostatnie miejsce, 14 rok punkt. Niebiescy, którzy rozpoczęli sezon z 5 minusowymi punktami, mają do rozegrania jeden zaległy mecz, podobnie zresztą jak 9 Stal, 25 rok punkt.